Dostaję po kilka wiadomości dziennie z pytaniami, czy Ala wróci jeszcze do serialu. Dlatego postanowiłem nagrać o tym film i wypowiedzieć się na ten temat. Nie wiem, od czego mam zacząć, bo też nie chcę za bardzo przedłużać tego filmu, ponieważ nie o to w tym chodzi, żeby gadać 10 minut, a nie na temat. Każdy z was widział, jak postać Ali została zepsuta, żeby nie użyć tutaj przekleństwa. Myślicie, że po tym wszystkim, co narobiła, nagle wróciłaby jakby nigdy nic? No raczej nie. Jestem niemal przekonany, że gdyby nie śmierć Irka, to ona zostałaby uśmiercona. Nie chcę być niemerytoryczny, ale patrzcie, ile aktorów dostało tak zwaną furtkę życia. Oscar, Staszek, Ela, Pola, Jola i tak dalej. Jakby chcieli wrócić, to mogliby od ręki zacząć pracę na planie, a nikt z tego nie skorzystał. Na pewno za Alą została już zamknięta, bo to, co produkcja zrobiła z nią, to totalne dno. Niby eksperyment z Magdą, jakiś facet, ratowanie małp, to znaczy orangutanów, jakkolwiek to dziwnie brzmi. I co, po tym wszystkim miałaby wrócić? Jak już wspominałem, gdyby nie Ireneusz, to mur beton ona by podzieliła jego los. Jednak dwa trupy w przeciągu 10 odcinków to trochę za dużo, więc postanowili wysłać ją na Borneo. A gdyby aktorka miała w planach kiedyś powrócić na plan i kontynuować swoją postać, to raczej rozwiązaliby jej tymczasowe odejście inaczej. A niestety zrobili to samo co z Irkiem. Nie żebym nie chciał, ale moim zdaniem już nigdy Pauli nie zobaczymy w serialu. Chociaż chciałbym, bo serial bez niej i Magdy to już nie to samo. Ale sami widzicie, jak jest. Napisz w komentarzu, czy chciałbyś, żeby Ala wróciła do serialu?